Koroniewska zamieściła poruszający wpis o Dowbor. Tak ją nazwała. Nie milknie burza wokół zwolnienia Katarzyny Dowbor. Popularna prezenterka kilka tygodni temu została zwolniona z roli prowadzącej formatu Nasz Nowy Dom. Dowbor może jednak liczyć na wiernych fanów, a przede wszystkim na swoją rodzinę. Pięknym gestem wykazał się podczas Polsat Superhit Festival jej syn, poruszający wpis zamieściła w sieci także synowa. Katarzyna Dowbor po latach musiała się rozstać z popularnym programem Nasz Nowy Dom. W Dzień Matki życzenia wprost ze sceny Opery Leśnej w Sopocie złożył jej syn, Maciej Dowbor. Joanna Koroniewska opisała Kasię Dowbor słowami, które łamią serce. Joanna Koroniewska nazwała Dowbor matką. Maciej Dowbor, który jest jednym z prowadzących Polsat Superhit Festival, złożył życzenia zwolnionej mamie niemal pod nosem Edwarda Miszczaka, dyrektora programowego Polsatu, który o takich zwolnieniach decyduje. Oczywiście nie zapominamy, że dzisiaj jest Dzień Matki. Wielkie brawa dla wszystkich mam w całej Polsce, na całym świecie. Ja chciałbym także pozdrowić moją mamę, powiedział syn zwolnionej prezenterki. Wiesz, że jesteś najlepsza, dodał, co mogło być odczytane jako słowa pocieszenia po decyzji o zatrudnieniu na miejsce jego matki Elżbiety Romanowskiej, jako nowej prowadzącej Nasz Nowy Dom. Z kolei żona Macieja Dowbora, Joanna Koroniewska, zamieściła w Dzień Matki poruszający wpis na swoim profilu na Instagramie. Wracam właśnie późną porą od mamy z cmentarza i pomyślałam sobie, jak to fajnie, że ja nadal mam mamę, napisała przy wspólnym zdjęciu z Katarzyną Dowbor. Mama Joanny Koroniewskiej zmarła, kiedy aktorka miała zaledwie 22 lata. Pani Teresa chorowała na raka piersi. Strata mamy była dla aktorki ogromnym ciosem. Nie ma drugiej takiej Kaśki. Joanna Koroniewska w swoim wpisie podkreśla też, że Katarzyna Dowbor może liczyć na wsparcie nie tylko swojej rodziny, ale i licznego grona wiernych fanów. Mamo, zawsze traktowałaś mnie na równi z Maćkiem, a czasem nawet lepiej. Kropka. Bardzo ci za to dziękuję. Docierałyśmy się, ale jedno wiem już na pewno, mogę na ciebie liczyć. Pamiętaj, że ty na nas też. Kochana. Kropka. Maciek złożył ci życzenia ze sceny, teraz zrobię to ja. Pamiętaj, jest mnóstwo ludzi, dla których jesteś absolutnie wyjątkowa. Kropka. Nie ma drugiej takiej Kaśki i nigdy nie będzie. Pisze Koroniewska na Instagramie. Dowodem popularności Dowbor może być chociażby zajęcie drugiego miejsca w plebiscycie Telekamery 2023 w kategorii prezenter, prowadzący, gospodarz show. To oznacza tylko jedno. Wierni widzowie nie zapominają. Ściskam najmocniej na świecie mamo. Kropka. Jesteśmy z Maćkiem z tobą całym sercem. I nie tylko my. Wszyscy widzowie, zapewnia Koroniewska.